Moim ulubionym dniem właściwie 2023 był właściwie 10 lutego, bo tam wychodziło najwięcej fajnych rzeczy. I jedną z fajniejszych rzeczy, która wyszła 10 lutego, jest Heritage od Distant. No trzeba przyznać, że odkrywanie nowych zespołów jest coraz to ciekawsze i odkrywamy to coraz nowe meandry. A zwłaszcza jak dobrze rozwija się właśnie scena deathcore'owa, która właśnie przeżywa swój rozkwit. Na dodatek zmieniono nieco podejście do deathcore'a, co pokazało zeszłoroczny kandydat do właśnie płyty metalcore'owej roku, czyli Pilgrims od Lorna Shore, że po prostu już się troszkę odchodzi od takiego złego pokazywania agresji na rzecz nieco bardziej oczywiście bardziej refleksyjnych, bardziej takich przytłaczających i nieco bardziej smutnawych utworów, ale wciąż z nutą właśnie tego zaostrzenia. W tym roku właściwie Lorna płyty nie wydała, bo chyba nie ma co się dziwić. Nie będą pracować nad kolejnym kawałkiem, nad kolejnym albumem, ale nie wiadomo kiedy. Za to podkrywaliśmy kolejnym zespół prosto z Century Media, czyli właśnie pod nogi Sony Music Group. No jest to oczywiście prosto z Niderlandów, Distant, wiecie, kraju, w którym kwitną sery, tulipany i Heineken. No i właśnie tutaj przyjrzymy się Heritage'owi, czyli właśnie płycie, która wyszła na początku właśnie tego roku. Wspomniałem właśnie już o 10 lutym, bo oprócz oczywiście właśnie Heritage on Distant, oceniałam też właśnie, omawiałam jeszcze płytę Forgone on In Flames'a, który wyszedł w tym samym roku, więc tutaj pewnie link w opisie. No i jeszcze swój powrót zaliczył Pierce the Veil, więc w ogóle Distantowie Holendrzy trafili bardzo mocno. Już nie wspominając o tym, że jeszcze zaliczyli dwa koncerty w Polsce. Jeden był w Poznaniu, niestety nie byłam, ale fuksiarsko złożyło się, że Distant został supporterem samej Lorny Shore w Progresji Warszawskiej. I muszę przyznać, że koncert tu był bardzo mega fajny i na dodatek, kurde, ludzie się już bawili i już wtedy zbierały się tłumy. A na dodatek sam Distant pokazuje, że no ma do siebie dystansik, no bo w sumie na początku koncertu to był puszczany SpongeBob, can't you stop for the SpongeBob! A ten dodatek jeden ze wzorów, którego możecie już tam zauważyć, to Pokémony. Swoją drogą też już nagrałam na przykład o jednej z itemów, które można kupić właśnie w sklepie koncertowym, czyli właśnie tej karcie Pokémon, która właśnie jest taka stricte kolekcjonerska. I to właśnie to mocno widać. Że to jest tak stricte mocno kolekcjonerski i też fajną przy tym itemie jest to, że nie próbuję udawać właściwie produktu stricte do gry, bo nie ma na przykład takich rzeczy jak na przykład numer danej karty, czy na przykład z którego bloku jest, by potem Pokémon TCG mogła wywalić ten blok. Ale też bez przedłużania przejdziemy do track by track i zobaczymy, co zaoferowali nam tu Holendrzy w tym roku. Zaczynamy oczywiście od wstępu w postaci utworu Acid Rain, który oczywiście zapowiada nieco bardziej futurystyczną, trochę bardzo podobną do twórczości Micka Gordona i na dodatek całego soundtracku Dooma ma płytę, rzecz jasna. Sam instrumentar naprawdę jest bardzo obiecujący, a dalej to tak jak sobie wcześniej będzie lepiej. Acid Rain jest wstępem do kolejnego utworu. I pierwszym pełnoprawnym utworem jest Pagarim Shift. Tak, to jest bardzo potężny banger, można by powiedzieć. Tam naprawdę się dzieje dużo. No i oczywiście została nieco futurystyczny charakter właściwie tego instrumentala. No i Pagarim Shift oczywiście jest naprawdę potężny i pod koniec jest po prostu banger.
który naprawdę sprawia, że twój mózg odlatuje gdziekolwiek jesteś. No, nie da się ukryć, że Pagarin Shift jest po prostu dobry, genialny, zajebisty. Kolejnym utworem jest Born of Blood, który również jest bardzo mocny. Co prawda jest dużo wolniejszy względem poprzednika, ale ten dalej ma pewien power-up. Zresztą na początku oczywiście nieco się wolno rozkręca, by dopiero później walnąć potężnego bangera. Rzecz jasna, oczywiście tutaj znowu się pojawia nieco futuryzmu, prosto z Duma Eternal. Równie potężny co poprzednik jest właśnie The Grave Manifest, który oczywiście tutaj jest nieco bardziej dojebany od poprzednika. Dzieje się tu bardzo dużo, tam w ogóle temperament tego utworu jest różnorodny, raz jest wolniej, raz jest szybciej, nieco się uspokaja, a czasem naprawdę wali potężne bangery. Teraz mamy równie ostre, ale również nieco zwolniejsze Exolofix, który właściwie jest no dość kunsztem dla uszów, no i dla mózgu. Ogólnie to jest coś takiego, że tutaj łączy się tu taka wolniejsza struktura z ostrzejszymi wokalami. I która oczywiście jest tak dobrze połączona, czuć tu, że to nie jest coś takiego zwykły deathcore, tylko czuć tu, że nie skupiamy się na konkursie, kto zrobi minutowy kawałek jak w grindcore, tylko tutaj po prostu się tam wykunsztujemy. A tak, jak już mowa o wykunsztowaniu się, to teraz przejdziemy do kawałka, który dostał naprawdę bardzo gruby feat. I to nie przez jedną osobę czy dwie, ale zapewne przez 10 różnych wokalistów deathcore'owych. Spodziewaliście się, że prawie w ogóle nieznany, a czy już dopiero od teraz jakoś ujawiający się zespół z Holandii zdołał właśnie zrobić bardzo potężnego fita na jakieś 15 osób? Tak, warto zaznaczyć kilka rzeczy. Po pierwsze, w wersjach streamingowych są wymieniane nazwy zespołów, które brały w tym udział, więc no też jednak no nie zawsze będzie dało się to odczytać, zaś odczytam, o jakie tu zespoły chodzi. Ze Spotify'a: Suicide Silence, Emro, Abbey Falls, Acranus, Engelmarker, Body Snatcher, Cannibal, Carossa, Kronmager, Paleface, Turner 56 and One Shearfelt. Tak, to są te zespoły, które są wymienione, zaś w wersji pudełkowej, tej wersji fizycznej, są powymieniane poszczególni członkowie, którzy występują, a jest to Eddie Herminda, Frankie Palari, Kale Media, Mike Greenwood, Casey Tyson Pierce, Cotton Brennett, Johnny Carlolo, Andrew Berena, Aaron Matz, Andres Bulver, Mark Zillener, Devin Druelt, Marcus Jax, Kevin Preston, Dan Tracker i Thomas Keller. Tak, no niektóre nazwy trochę było ciężko, bo one mogą nie być koniecznie anglojęzyczne, a na przykład takie bardziej germańskie. A mowa tu oczywiście o utworze, który się nazywa Against Justice, który jest dość długim utworem. Czekaj, czy ja dobrze wymawiam? Tak, Against Justice, który ma aż 7 minut ogólnie, stąd też nie bez polowodu też jest taka litania, to i nazwisk, to i jest też długość
Tak, bo to jest najdłuższy utwór z całej płyty, bo mówimy tu jednak o 7-minutowym bangerze, który jest po prostu jednym wielkim kunsztem dla ucha. Powiem szczerze, że każdy z tych ludzi po prostu znalazł swoje miejsce, każdy z nich się odnalazł, nawet w tym Gostek z Emru. Ale to wiadomo, jak przeczytałem ze Spotify'a nazwy tych zespołów, to można łatwo domyśleć się, kto kim jest. Więc jeżeli jak Emru, to drugie nazwisko, czyli Frankie Pallarin, który właściwie najprawdopodobniej jest Emru, jeśli się nie mylę. No ale tak jakby to można połączyć po prostu te nazwiska z zespołami. No to mimo iż Emru, wiecie, to jest taki Lordier Kora, no to tutaj mam wrażenie, że Distant po prostu niczym Left to the Suffer potrafi nawet dla chujowego artysty, czy tam chujowego reprezentanta znaleźć po prostu zajebiste miejsce. Więc to trzeba przyznać, że takie osobistości właśnie jak Distant czy Left to the Suffer fajnie wykorzystują nawet kiepskich wokalistów. I robi z nich piękne złota i wykorzystuje pełni potencjał. Zresztą każdy z tych ludzi właśnie wykorzystuje w pewnym sensie pełen potencjał. Równie potężny, co wspomniany oczywiście Agnostic Justice, jest oczywiście The Gnostic... Muszę to przeczytać. The Gnostic Uprising, który oczywiście jest nie mniej mocarny tym utworem. No oczywiście na końcu też jak przystało oczywiście na takiego mocarżowego twora, dostajemy oczywiście taki potężny banger. Banger ten oczywiście zawiera szczyptę slam metalu, co trochę nawiązuje trochę, że poprzednią wytwórnią Distant było właśnie Slam World właściwie. Taka ciekawostka tak swoją drogą, ale dość istotna i tutaj te slamowe korzenie w tym utworze się właśnie zagnieździły. Sentence to Suffer to utwór, który oczywiście jest całkiem spoko. No on jest taki nieco wolniasty, nieco spokojniejszy, ale wciąż ma swój potężny growl. Co tu potężnym bangerem jest Human Scum! Tak, tutaj się naprawdę dużo dzieje. Dostajemy coś pod koniec tak soczystego jak To The Hellfire. Na dodatek w ogóle jeszcze no ten środek w postaci refrenu czy zwrotek wcale gorszy nie jest od tej końcówki, bo ona jest równie soczysta i przepotężna. Swoją drogą Human Scum to jest tak swoją drogą jeden z moich ulubionych kawałków, ale będzie jeszcze jeden ulubiony kawałek, plus jeszcze jeden dodatkowy fit, i to nie z byle kim. Mowa tu oczywiście o tytułowym Heritage z legendarnym już potężną bestią z New Jersey. Ona zwie Will Ramos właśnie z Lorna Shore. Kurde, jak go dobrze wykorzystali! Tym bardziej, że Will nie ma 5 czy 15 sekund. On jest prawie że w połowie, w pół utworu, można by powiedzieć, a nawet można by powiedzieć, że wręcz duet. Zresztą sam tytuły Heritage był naprawdę wyśmienity na koncercie. Szkoda, że w progresji, tak jak w przypadku innych krajów, no nie zdecydował się Will akurat zrobić, no wystąpić na scenie z Distant właśnie, no wielka szkoda, bo ten utwór jeszcze z Willem to w ogóle byłoby jeszcze większa miazga na koncercie, ale i bez niego dali radę sobie właśnie pokazać ten power, czym jest właśnie ten tytułowy Heritage, który był promo single, który wyszedł przed premierą całości, ale powiem tak, że oj jak cholera. Muszę to opowiadać na przykład, jakie dobre partie robi Will naprawdę, bo jego partie to już w ogóle są genialne. No pod koniec się oczywiście pojawia solówka, dynamicznie wszystko rozpierdala jak cholera. Nie bez powodu też Heritage
właśnie znalazł się na 10. miejscu rapeta, właśnie jeśli chodzi o najczęściej słuchanych utworów na tym Spotify'u. Ciężko powiedzieć, jak to będzie z Apple Music, ale to się jeszcze zobaczy w sumie. Ale tak to mogę zapewnić, że to jest jeden z utworów tego roku. Też nie dość, też nie mniej taki bangerowaty i jeszcze nie mniej mocny jest oczywiście Opraw of the Bright, który oczywiście, o Jana, zaczyna się trochę tak symfonicznie, nieco spokojniej, no i dopiero zaczyna się później tak mocno ostrzej. I na dodatek jest tutaj naprawdę potężna moc. Po prostu można by pokrzyczeć, robi wrażenie, no bo tak zresztą jest z tym utworem, że tam się dzieje tak dużo, że twój mózg już eksplodował i dostałeś czyste, dobre doznania, jeśli chodzi o deathcore. Ostatnim utworem jest Plague Burner. Jeżeli ja to dobrze czytam, Plague Burner. No, trochę trudne słowo, wiecie. Uczymy się nowych słówek, niekoniecznie takich praktycznych, ale ogólnie nie ma to znaczenia, no bo to ta końcówka to już w ogóle oj. Oczywiście zaczyna się bardzo spokojnie, tak jak wspomniana środka. No, tylko oczywiście również trzyma dużo wolniejsze tempo od poprzedników, rzecz jasna. No i całość po prostu pokazuje taką czystą kwintesencję w sumie, no właśnie tym, czym jest Heritage. Ogólnie no, ten utwór po prostu kwintuje po prostu całość płyty. Heritage to po prostu holenderski deathcore, który oczywiście jest naprawdę bardzo dobrej jakości. Dużo lepiej odnajdują się w takiej cyberprzestrzeni niż na przykład taki Motionless in White, który widać, że się pogubił momentami. A tutaj wszystko jest tu całościowe. Już nie wspominając o naprawdę potężnych hitach, które tym razem nie są, są wyrzucanymi nazwiskami na tej zasadzie, żeby sprzedało płytę, tylko te nazwiska coś mimo wszystko reprezentują i faktycznie nie przykładają się do swojej roboty jak należy, rzecz jasna. No i jak należy, też również jest wykonana produkcja, którą z czego co można wyczytać na pudełku, no przynajmniej w ulotce dołączanej do fizycznej wersji robili oni sami, więc no w ogóle tam w ogóle wypieszczone to jest jak cholera. W ogóle cała płyta pod kątem produkcji jest naprawdę bardzo dobra, jak na zespół poniżej miliona słuchaczy. W ogóle tam te dźwięki. Widać, że wiadomo, Century Media akurat naprawdę dba o jakość i to dobrze. I widać to też przy Pain Rains i widać, że w ogóle jakościowo to widać naprawdę potężny. Przez skok względem poprzednich dwóch albumów, które no były już robione no, w innej wytwórni, tak jak w Slam Recordzie. No a teraz przerzucili się no właśnie na nieco bardziej mainstreamowy grunt, jaki jest Century Media i tutaj Century Media dopięło swego, aby ta płyta naprawdę brzmiała dobrze i naprawdę warto. No jak ktoś był w Poznaniu lub właśnie tak jak ja w progresji w Warszawie, no to chyba wie, jak brzmią oczywiście na żywo, czyli naprawdę mega dobrze, mega potężnie. Po prostu można się po prostu tam rozerwać, a już się spodziewałem, że moshpit szalał jak szalony. Jeśli chodzi o dystans, no to tutaj 9,5 na 10. Za tydzień nie zapowiadam nowych albumów, bo teraz tworzymy no już teraz rankingi, bo teraz to trzeba dopiąć to wszystko. Jeszcze przesłuchać trochę rzeczy na iTunes. Jak chęć się nie zdąży, no to trudno, będę kiedy indziej. Aczkolwiek no jest już trochę rzeczy do nadrobienia, więc pewnie albo polecam streamy, albo będę postarać się o regularne przeglądy singli. Jak na razie w przygotowaniu jest najgorsze albumy tego roku, więc warto czekać. Zostawcie oczywiście subskrypcję, zostawcie i lajka. No i w ogóle zapraszam na inne sociale, bo tam też są inne kontenty. No oczywiście. Wiadomo, każdy też z kontentów ma zupełnie inny, luksusowy trochę vibe, ale jak wiadomo, no też wiecie o co chodzi, że jeszcze inny, no Linktree czy inny, no po prostu zaproszę na Instagrama czy Twitcha, bo tutaj to są dosłownie inne, bo często w niektórych przypadkach jak Pikpok to tak no troszkę no kopiuj wklej, chociaż teraz na Instagramie są też kopiuj wklej
z YouTube'a, więc... Ale tutaj z drugiej strony na Instagramie macie zdjęcia z koncertów i możecie zobaczyć, a niedługo może wrócą nawet zdjęcia z płyt. No i Twitch, gdzie można zobaczyć sobie przegląd singli, czy oczywiście nieco luźniejsze rzeczy jak malowanie figurek, czy giereczki, rzecz jasna. Więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia i wyczekujcie najgorszych albumów tego roku.